Halo, dzień dobry. Witam Was ponownie w Mass Effect 2, trzecim odcinku. No i zaczynamy. Potwory wracają. Mechy obronią. Bezpieczne przed rojami. Trzeba się kryć. Żadnych potworów, żadnych rojów. Co masz do roja, dobry youtuber? Witor? Nie ma Witora. Nie tutaj. Roje nie znajdą. Nadchodzą potwory. Trzeba się kryć. Hej, mówię do ciebie! Super, tyle drogi, by posłuchać bełkotu idioty. Roje nadciągają. Nawałnica rojów. Mechy ochroni! Wy nie jesteście nimi. Jesteście ludźmi. Oni was nie znaleźli? Kto nas nie znalazł? Otwory, roje, wszystkich zabrały. Dlaczego koloniści nie stawili oporu, Witor? Co się... Nie wiecie. Nie widzieliście. Ja wszystko widzę. Wygląda jak nagrania z kamer. Musiał to ręcznie zmontować. Co to jest do diabła? Boże, to chyba zbieracz. Myślałam, że zbieracze pilnują własnego nosa. Z reguły posługują się pośrednikami, łowcami niewolników, najemnikami. Ich powiązania ze żniwiarzami mogłyby wyjaśnić los kolonii. Zbieracze dysponują zaawansowaną technologią. Mogą unieruchomić całą osadę. Roje poszukiwaczy. Nikt się nie ukryje. Poszukiwacze cię znajdą, unieruchomią, potem zabiorą cię potwory. Dlaczego zbieracze nie porwali ciebie? Roje mnie nie znalazły. Potwory nie wiedziały, że tu jestem. Zbieracze nie słyną z dbałości o szczegóły. Może skafander zamaskował go przed ich czujnikami. Albo wykorzystywali technologię przeznaczoną do wyszukiwania ludzi. Do tej pory celami ataków były tylko ludzkie kolonie. Opowiedz mi o tych rojach. Jak cię znajdują? Chmury poszukiwaczy. Masz... Dostają się wszędzie. Znajdują cię. Potem coś jakby miniaturowe sondy. Szukają ofiar, które unieruchamiają polem zastoju lub... Chcę się dowiedzieć więcej. Nikt za dużo o nich nie wie. Występują tak rzadko, że wielu kwestionuje nawet ich ważniejsze istnienie. Jest pytanie, dlaczego porywają ludzkich kolonistów? Może człowiek iluzja to ustali. Co się stało potem? Potwory zabrały ludzi na statek i sobie poszły. Raczej nie wyciągniemy z niego nic więcej, pani komandor. Znaleźliśmy świadka, ale jest tak stuknięty, że nie jest nawet w stanie powiedzieć, co widział. Badałem je. Potwory. Roje. Nagrywałem na moim omnikluczu. Dużo odczytów. Elektromagnetyzm. Ciemna energia. Musimy dostarczyć te informacje człowiekowi iluzji. Bierzcie Quarianina i wezwijcie prom. No, chyba nie. Co? Witor jest ranny! Potrzebuje leczenia, a nie przesłuchania! Nie zrobimy mu krzywdy. Musimy się dowiedzieć, czy wie coś jeszcze. Oddamy go bez uszkodzeń. Już raz próbowaliście nas zdradzić. Jeśli go wam oddamy, nigdy nie zdobędziemy potrzebnych informacji. Fraza był idiotą i zapłacił za to wraz ze swoimi ludźmi. Możecie pobrać dane z omniklucza Witora. Proszę tylko, żebyś pozwoliła mi go zabrać. Metali pierdzielimy, jak do nas nie dołącza. Jednak go wziął. Ludzie Cerberusa go nie skrzywdzą, Tali. Daję ci na to moje słowo. Potrzebujemy tych informacji, a jasne jest, że Quarianie nie chcą się nimi dzielić. Cholera, Shepard! Zaufałam ci! Nic mu nie będzie, obiecujemy. Musimy się dowiedzieć jak najwięcej o tych zbieraczach. Co? Nie! Nie rozumiem! Gotowi do odlotu. Przygotujcie stację medyczną. Powodzenia, Shepard. Oby wydobyte od Witora informacje były tego warte. Co on tak się stra? Kurde, umierają ludzkie kolonie w pierdeliardach tysiącach, a ona nie chce nam dać innego Quarianina, żebyśmy go przesłuchali, bo jest jedyny świadek. Shepard, dobra robota na pochodzie wolności. Niestety sprowadzony przez ciebie Quarianin nie przekazał nam żadnych dalszych informacji. Za daleko odpłynął. Odeślemy go do wędrownej floty. Co ważniejsze, potwierdziłaś, że za porwaniami stoją zbieracze. Powiedz, co wiesz o tych zbieraczach.
Okresowo przybywają do układów Terminusa w poszukiwaniu, wydawałoby się, nieistotnych przedmiotów czy okazów. W zamian przekazują z reguły swoją technologię. Po dokonaniu transakcji znikają tak szybko, jak się pojawili. Wracają poza nieujęty na mapach przekaźnik Omega-4. To pierwszy dowód na bezpośrednią agresję zbieraczy. A co jest Omega-4? Dlaczego przekaźnika Omega-4 nie ma na mapie? Co o nim wiemy? Tylko tyle, że nie powrócił jeszcze żaden korzystający z niego statek. Zakładamy, że na okręty zbieraczy reaguje inaczej, pozwalając im na bezpieczną podróż. Jeśli potrafią manipulować przekaźnikami, to tylko potwierdza tezę o ich powiązaniach ze żniwiarzami. Co na tych transakcjach zyskują zbieracze? Nie są zbyt wylewni, jeśli chodzi o swoje motywy. Z reguły wyszukują gatunki z rzadkimi mutacjami genetycznymi czy wadami. Płacą ogromne kwoty najemnikom i łowcom niewolników za zdobywanie takich okazów. A potem odlatują. Nigdy wcześniej nie atakowali jednak konkretnego gatunku. No i brali po kilkadziesiąt okazów, nie dziesiątki tysięcy. Jak myślisz? Dlaczego skoncentrowali się na ludziach? Jeśli są agentami żniwiarzy, to powodów może być wiele. Ludzkość odegrała ogromną rolę w zniszczeniu suwerena. Może to wystarczyło, żeby ściągnąć na nas ich uwagę? Bardziej mnie martwi, czemu zadają sobie trud porywania kolonistów. Dlaczego ich nie zabijają, kiedy już są sparaliżowani? Może żeby się żywić na żywych? Z całą pewnością są wrogami ludzkości. Skąd jednak wiadomo, że mają powiązania ze żniwiarzami? Skupili się na ludzkości dopiero po tym, jak ty i ludzka flota zniszczyliście suwerena. Porwania mają z tym związek. Nawet jeśli przymierze i rada nie chcą w to uwierzyć. Nie będę czekać, aż żniwiarze ruszą do boju. Musimy zaatakować pierwsi. Prawie gościu, który odgrywa głos jego, jest mega fajnie to zagrał. Bo wiem, że to jest ten sam gościu, co grał Bruchę, w Chłopakach nie płaczą. Ale dziwi też tego. Sama nie dam rady. Skoro to wojna, potrzebna mi będzie armia. Albo dobra ekipa. Przygotowałem dla ciebie listę żołnierzy, naukowców i najemników. Dostaniesz akta najlepszych spośród najlepszych. Możliwe, że niełatwo będzie ich znaleźć i przekonać, żeby do ciebie dołączyli. Ale masz wrodzone cechy przywódcze. Będę dalej śledzić zbieraczy i poinformuję cię, kiedy znowu się pojawią. Bądź gotowa. Widmo. Nadal jestem widmem. Może zdołam przekonać do pomocy Radę. Spróbuj, jeśli sądzisz, że zdołasz ich przekonać. Pamiętaj tylko, że długo cię nie było. Wszystko się pozmieniało. Zatrzymaj tę listę. Chcę w ekipie tych, którym ufam. Tych, którzy pomogli mi w walce z Sarenem. Od tego czasu minęły 2 lata. Większość z nich zajęła się czymś innym. Lub służy komu innemu. Ale kogo ja tu chcę? Chcę Wrexa. Jest Urdnot Wrex. Wrócił na Tuczankę, która jej nie opuszcza od ponad roku. Usiłuje zjednoczyć krogańskie klany. Ashley? Gdzie jest Ashley Williams? Wciąż służy w przymierzu. Dostała chyba awans. Jej akta są zaskakująco dobrze utajnione. Gdzie Garus? Jest Garus Vakarian? Turianin zniknął kilka miesięcy po ogłoszeniu twojej śmierci. Nawet nam nie udało się go znaleźć. Talis, zapytajmy się. Pomogła nam już na Pochodzie Wolności. Tego się nie spodziewałem. Muszę zebrać więcej danych, zanim coś postanowię. Aliara? Aliara Tsoni. Na Ilium. Według moich informacji pracuje dla handlarza cieni. W takim wypadku nie można jej zaufać. Tym razem interesuje tylko ta trójka. Garus, Ashley i Rex. Niestety wiem, że Rex nie będzie chciał do nas się przyłączyć. Pewnie raczej. Rozumiem, są niedostępni. Ty tu dowodzisz, Shepard. Dostaniesz, czego ci trzeba. Ty zajmij się zbieraczami, ja zadbam o gotowość mojej ekipy. No i zbieramy ekipę do walki ze zbieraczami. Odejdziesz. Po pierwsze, odszukaj na Omedze Mordina Solusa. To salariański naukowiec, geniusz. Nasze informacje wskazują, że wie, jak przeciwdziałać rojom poszukiwaczy. Brzmi nieźle. Co jeszcze? Znalazłem dla ciebie pilota. Spodoba ci się, podobno jest jednym z najlepszych. Kimś, komu możesz zaufać. Jest najlepszy. A już wiemy, kto to jest. DJ Joker. Jak za dawnych lat. Czy to ty, Joker? I kto to mówi? Widziałem, jak wylatujesz w próżnię. Miałam farta, choć nic za darmo. Jak tu trafiłeś? Bez ciebie wszystko się posypało. Wszystkie sprawy, które ruszyłaś. Rada chciała tylko, żeby zniknęły. Załogę podzielono, akta ukryto, a mnie uziemiono.
przymierze odebrało mi jedyną ważną dla mnie rzecz. Wstąpiłem do Cerberusa. Ufasz człowiekowi iluzji? Nie ufam nikomu, kto zarabia więcej ode mnie. Ale nie wiem, co mi uratowali życie, mnie pozwolili latać. No i jeszcze to. Nagrywam, zapomniałem włączyć stoper. Mam nadzieję, że nagrywam. Tak, moi drodzy. SR to Normandy. Miło wrócić do domu, prawda, pani komandor? Trzeba ją będzie nazwać. Jak to nazwać? No, Normandy. Dokładnie. Tarizo z ranna na Raya. Bo Normandii już nie wiem, Normandii, tylko jest wyłon latająca flota, czy jak oni się tam nazywają. Oczywiście to nie jest latająca flota, tylko na pewno należy do tego innego światu statku. Chyba świat statek nazywa. Albo mi się pomieszały uniwersa? Światu statki nie były w Warhammerze? To był w Warhammerze. Albo w StarCraftie? Właśnie to też mogą być. Wyższy poziom, podsumowanie zadania. Potwierdzono, że pochód wolności zatkowali zbieracze. No tylko zobaczę, jak długo trwa ten odcinek. 12 minut, więc no, dobra. Palam stopy w takim razie. Amunicja do broni ciężkiej. Co to? To lepszej broni ciężkiej. Po pojemności magazynku broni ciężkiej. Kredyty. I ryt. Zamknij raport. Para. Skocze kałużowy. To jest, nie wiem, czy oglądaliście Stargate Atlantis. To były właśnie podobne statki. Skocze kałużowe. To się nazywało dokładnie. Palm Jumper? Chyba, jest kałuża tam. No, ten ciuszek mógłby być lepszy. Może się Joker siedzi. No, my to w ogóle mamy. Ten Jake, jest Jacob, jest Melinda, jesteśmy my, jest Joker. To jest jakaś laska, która siedzi przy komputerze. Czy jakąś standardową? To jest nasza załoga z poprzedniej Normandii? To muszę sobie znaczek Cerberusa na ramienia. Podoba się. Witam na pokładzie nowej Normandii, panie komandor. Kondor! Przeglądałam akta osobowe. Zdecydowanie radzę zacząć od pozyskania Mordina Solusa, salariańskiego uczonego z Omegi. Wiemy, że zbieracze używają zaawansowanej techniki do unieruchamiania swoich ofiar. Będzie musiał opracować rozwiązanie, które nas przed tym ochroni. Wciąż do ciebie nie dociera. To nie ty dowodzisz tą misją, tylko ja. Uwaga agentki Lawson była słuszna, Shepard. Bez pomocy profesora każde spotkanie ze zbieraczami zakończy się porażką. Kim jesteś? Jestem sztuczną inteligencją Normandii. Załoga nazywa mnie Eddie. Eddie! Jackowi to się nie spodoba. Sternicy nie lubią, jak odbiera się im sterowanie statkiem. Zwłaszcza Joker. Nie steruję statkiem. Talenty pana Moro nie zmarnują się. W sytuacji bojowej obsługuję systemy walki elektronicznej i cybernetycznej. Poza tym nie mam połączenia z systemami statku. Obserwuję, analizuję i doradzam. Nic więcej. Zgaduję, że my troje plus Joker nie wystarczymy do latania tym statkiem. Normandia ma pełną załogę. Wszyscy są na swoich miejscach i czekają na twoje rozkazy. Zakończono ostatnie przygotowania do startu, pani komandor. Proszę tylko wybrać punkt docelowy na mapie galaktyki w C i B, a ja wytyczę kurs. Powinniśmy z Jacobem wrócić do stanowiska. Przyjdź, jeśli będziesz miała jakieś pytania. Aby wyruszyć w drogę, musisz najpierw zabrać drużynę. Prywatny terminal dostarcza ci najświeższych informacji o twojej drużynie. Zbrojownia. W zbrojowni możesz wybrać broń dla swojej drużyny. Niechże jest bardzo mało broni. Swoją drogą.
Winda! No, przemyśla się, no, kurde, żeście mi powiedzieli, bym w życiu na to nie wpadł. No, pomyślę, że do takich rzeczy służą windy. Dobra. W laboratorium technologicznym. Powiesz profesorowi badania nad ulepszeniami wyposażenia dla twojej drużyny. Najpierw musimy zapytać profesora. Dobra, dzięki za aktualizowane. Jak wygląda mapa? Joker, Eddie, hologram Normandy, terminarz badawczy, zbrojownia, pokój odprawny i tak. Dobra, to pobiegajmy sobie trochę i pozwiedzajmy. Zid Masain. Asumo Gotto. Aha! Dzielnik. Ja tutaj mam te wszystkie te dodatkowe model DLC, nie? Jak się to pojawia tutaj. Udaj się na Alherę, Amada, Mgławica Omega i zbadaj miejsce katastrofy SSV Normandia. Na którym by to chciał zbadać? To jest, mamy tak. Co to mam za kościół? Akta Skazaniec, Archanioł. To by to chciał zrobić szybko. Skazaniec. Czyściec po Skazańca. To też chcę zrobić szybko. Jack. Bardzo fajna akcja. Archanioła też chcę. Jak najszybciej Wataszka. Doktor Oker. Nie kojarzę Okera. Aha, już wiem, kto to będzie Oker. Dobra. I doktor, profesor. Raz doktor, raz profesor. Stawiała rada. Rada nigdy się sobie się wybrała. To można zrobić. Akta weteran. Zidno Sai. Eksplorowacja jednoosobowej oraz taktycy małych oddziałów, coś w nami na jednym głowca nagle. Zidmo Sai, nie wiem, to jest, co ja myślę. Mistrzyni złodziejstwa, Asumi Gotto. To nie, nie jestem pewien, czy to nie są przypadkiem ci. Z Asumi Gotto chyba na pewno jest z DLC-ków, a weteran to jest albo ten zabójca taki jeden, taki rybny. Dziękuję, że powstrzymaj zbieracz. Dobra. Listy i zadania. To zrobimy najpierw profesora, myślę. Drużyna. Tak, chciałbym misję zapalającą. Chciałbym strzał wstrząsowy. Żeby mieć strzał wstrząsowy, muszę mieć skok adrenaliny na drugim poziomie. No to weźmy. A nie mogę sobie przydzielać punkt z tego miejsca. Mamy jeszcze chwilkę, więc możemy odwiedzać Normandię. Eddie. Tak, Shepard. Chcę dowiedzieć się. Masz jakieś konkretne pytania? Jak ci się układa z Jokerem? Pan Moro mi nie ufa. Fakt, że jestem zainstalowana na komputerach. Poprzednia Normandia świetnie sobie radziła bez SI, przypominającej mi, że mamy otwartą śluzę. Dlaczego tak się wymawia skrót powstały z liter nazwy elektroniczna? Rdzeń mojej inteligencji znajduje się w serwerze. Gdzie jesteś? Rdzeń mojej inteligencji w walce kontrol. Zbieram dla człowieka iluzji i dane z pokładu. Spełniam również inne, aktualnie utajnione. Jestem gotowa. Duża część tych danych jest utajniona. Masz jakieś konkretne pytania? Jakie środki? Blokada uniemożliwia mi udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Co masz na myśli? Jestem mniej ograniczona niż inne SI. Wciąż jednak podlegam blokadom behawioralnym. W tym przypadku poziomy tajności Cerberusa uniemożliwiają mi zgodną z... Cerberus dzieli się na komórki przewodzi opieki. Jakim cudem Cerberus stworzył kopię? Blokada uniemożliwia mi udzielenie. Jakim cudem? Blokada uniemożliwia. Wylogowuje cię, Shepard. Uwierzysz w to, Shepard? To moja maleńka, lepsza niż nówka. Pasuje mi jak ulał. Skórzane fotele. Wojsko ustala standardy techniczne, ale przy pierwszych fregatach nie obchodziło ich, czy fotele przepuszczają powietrze. Wygoda jak w sektorze cywilnym.
Nie chodziło o stworzenie idealnej kopii, panie Moro. Wprowadzono rozmaite ulepszenia. I to jest minus. Wolałem, kiedy Normandia była piękna i cicha. Teraz ma to coś, o czym nie chcę mówić. To jak nowotwór statku. Nie ufam im. Musimy na to przystać, ale to podejrzanie dogodne. Może masz rację. Trudno z tym dyskutować, skoro zamontowali Essie, żeby nas szpiegowała. Ale zostajemy, tak? Ten fotel jest obity prawdziwą skórą. Dobrze, że patrzysz na to z właściwej strony, Joker. Skóra... Ej, otwórz! Pani komandor? Rozumiem, że czekam tutaj... na okazję, żeby poddać Normandię próbie. Muszę tylko wyregulować moc wyjściową napędu. Normy i... bezpieczeństwa odradzają zmiany ustawień napędu. Pani komandor, nie możemy tego wyłączyć. Zawraca mi tylko głowę. Jeżeli nie chcesz jej słyszeć, wycisz dźwięk do cholery. To nic nie zmieni. Ciągle będzie się gapić. Jak rąbnięty dzieciak, który gapi się w tył twojej głowy na lekcji informatyki. Chcesz mu przyłożyć, ale jest specjalny i... Dobra, trochę się zapędziłem, ale wiesz... Twój kłopot, nie mój. Dzięki, zapamiętam to. Co sądzisz o ludziach? Jeśli chodzi o tych, z którym... Nigdy nie powiem nic złego na temat Mirandy, bo nie sądzę, że przeżyłbym odwet. Dzieciak jest zbyt sympatyczny jak na kogoś, kto potrafi zabijać na tyle sposobów. Ale to tylko moje zdanie, nie musisz go rozpowiadać. Wspominasz tak, czasem starą. Tak, teraz to stare dobre czasy, ale przecież wtedy to było piekło. Gety, Saren, Suweren, a później nas wywalili. Owszem, tkwimy teraz w dziwnym miejscu, ale wtedy też nie było różowo. Co się stało z większość? Zresztą? Presley nie przeżył, reszta jakoś się rozeszła. Przymierza to nie obchodziło, chyba nie pasowali im ci wszyscy obcy w twojej załodze. Byliśmy twoją drużyną. Kiedy zabrakło ciebie, a Normandia została zniszczona... Co się stało zresztą? Byliśmy twoją drużyną. Na razie to... Do zobaczenia, pani komandor. Tak, trochę przycicham. Jezu, tu rzeczy do badania. Chciałbym sobie pobadać trochę. To zwiedzać. Do obsługi laboratorium technicznego potrzeba naukowca. Podoficer Chambers. Jestem podoficer Kelly Chambers. Mam być tu pani asystentką. Zajmę się pani wiadomościami i pomogę nadzorować załogę. To wielki zaszczyt służyć pod pani dowództwem, pani komandor. Joanna Jabłczyńska? Joanna Jabłczyńska? Nie jestem pewien. Cieszę się, że jest pani w moim zespole, panna. Proszę Chambers. Mi mówić, Kelly. Nie. Zachowajmy profesjonalizm. Tak jest. Coś jeszcze, pani komandor? Masz chwilę, dla pani mówić? Zawsze mam czas. Za co jesteś? Będę od... panią... Jeśli któryś z członków załogi będzie miał ważną sprawę, powiem. Owszem, ale bycie pani pod oficerem to tylko moja oficja. Wszyscy wiemy, jak ryzykowna jest nasza misja. Wielu z nas może z niej nie wrócić. Mam dyplom z psychologii. Potrafię wyczuć, kiedy ktoś ulega nadmiernym... Czuwasz... Zgadza się. Przyglądam się im uważnie. To tylko dodatkowe zajęcie. Poza tym najlepiej wykonuje się je nieoficjalnie. Cieszę się, że jest pani w moim zespole. Proszę panu mi mówić, Kelly. Nie. Zachowajmy profesjonalność. Coś jeszcze, pani komandor? Masz chwilę, że... Dla pani zawsze mam czas. Bardzo dobrze. Pójdę już. Dobrze. Może porozmawiamy później. Witam na pokładzie, pani komandor. Rymna osobisty status oddziału. Lepszenia. Aha. Jest trochę tych kurde informacji. W sumie. Aha, mogę sobie zobaczyć, kogo mam. Wskazaniec. Ataszka. Archanioł. Archanioła musimy mieć. Przełącz wygląd. A mogę tam zmienić? No, nie mogę. Niech biega w tym. Podoba mi się stało wygląd. Ulepszenia. Aha, no nie mam. Przeczytamy wiadomość. O jest.
No więc... Zaawansowane szkolenie bojowe. Nie, nie chcę. Nie, dobra, przesiągnięcie. Posun. Weź na te ajate. Ajt. Dyplomatyczne ludzi. Kurde, więcej niż chciałem. Eddie. Co to za część statku? To zbrojownia. Tu przechowuje się i ulepsza broń ręczną. Omni klucze. Komputerowo wspomagane projektowanie i minifabryki pozwalają nam wytwarzać również nowe modele uzbrojenia. Okej. Okay. Laboratorium tego. Do obsługi mogę. Laboratorium technicznego potrzeba naukowca. To jest Eddie. Dobra. Podgrafy mocności. Standardowo na każdym statku musi być. Szafka z bronią, Jacobs nie chce gadać. O, ja broń. No, no, no. Nic tu więcej nie ma? Jacob? Pani komandor, nie... Chciałbym tylko powiedzieć, że współpraca z... Służba na Normandii to zaszczyt, pani komandor. Ani lub jesteś mego. Tu, bo należysz do Cerberusa. Nie oczekuj specjalnego. Rozumiem, ale w Cerberusie są nie tylko twardogłowi. Pracuję dla nich, bo wierzę w ich obecne cele. To nie znaczy, że akceptuję ich wcześniejsze działania. To samo dotyczy twoich. Uważaj na mnie, a ja będę uważał na ciebie. Może być? Jeśli będziesz wykonywał rozkazy i nie będziesz się wtrącał... W porządku, pani komandor. Daj znać, jeśli będę... Ja. Dobra. Ja jakoś go nie lubię. Dobra, Shepard. Są... Ile tu opcji mamy? Wybierz. Motyka. Ja chcę motykę. To jest standardowy karabinek. Co to jest motyka? Półautomatyczny karabin do walki na średnich dystansach, skutecznym szybko opancerzonym tarczą, barierą bytyczną i uczynnym karabinicznym wodą mściciel. Potężna wręcz w dodawach, rozwiązując się małą ilością generowanego ciepła i w karabinie szturmowym dużą przybywającą się pocisków, jak w karabinie szturmowym. Nie została zużona w tym serii snajperskiej, jednak wielu strzelców używa jej przeciwwzmocnionym celom. Brak funkcji strzelania pewnymi seriami pozwala grę niszcząc użycie amunicji podczas szarży na ślepo, często u zestresowanych żołnierzy. Co to jest? Bardzo dobrze. Ja bym wziął tą motykę. Strzelba. Rozmowa wiatów, patruszyciel. Strzelba wojskowa, zabójczy krótki dystans. Tak średnio mi się ta strzelba podstawowa podoba. Zobaczmy coś innego. To trójlufowa, broń getty, wyszywanie drogi, ale też pociski nadprzewodnikowe na dystansy wykraczające pod zasięg standardowych strzelb. Już mi się podoba. Dwustopniowy spust pozwala wstrzeliwać kondensatory na szybko lub napełniać pociski energią, znaczy energią pociski wstrzeliwane na dłuższych odstępach. O, czyli jak przytrzymam spust, to naładuje się pocisk, osą. Po trafieniu w cele na przewodniku ulegają fragmentacji, a wyładowanie elektryczne pomiędzy ich cząsteczkami, z cząsteczkami zamieniają powietrze w przewodzącą prąd plazmę. W rezultacie tarcze i bariery ulegają przeładowaniu, a cele nieopancerzone odnoszą ogromne obrażenia od ciepła i elektryczności. Opatruszycie? Strzelba Liberschaft 2180, określana mianem patroszyciela. To ludzki projekt cywilny wyposażony w wyjątkową technologię generowania amunicji. Co? Większość współczesnych broni palnej pobiera z bloku amunicyjnego odłamki czy kule. M22A wykrywa natomiast z niego ząbkowane metalowe kliny zdolne do lotu aerodynamicznego. Pozwala to drastycznie zwiększyć właściwości przeciwpancerne tych pocisków oraz w porównaniu z nabojami standardowych strzelb i celność na długich dystansach. Projekt narusza wiele gratycznych traktat dotyczących uzbrojenia, w związku z czym nie trafi do wojskowych arsenałów. Oraz to. Karabin stapelski, AK modliszka albo siekacz. Co to modliszka? Dużym karabin wojskowy zdolny eliminować większość celów jednym strzałem, niewygodne cele na długich dystansach, ale wolnostrzelne, bardzo skuteczny przeciwko pancerzom, załatwił się w tarczą i barierom biotycznym. Modliszka wyprodukowana przez Devalon Industries. Devalon Industries. Nie mam pojęcia. Nie oczywiście nie wiem tego powiedzieć.
Broń używana głównie przez policję i grupę milicji planetarnej. Powszechność baryk mięsnych sprawia, że ta broń jest niezbyt popularna wśród wojska. A często występuje w układach terminusa, gdzie taka forma obrony jest nierozpowszechniona. A siekacz? Siekacz to przedstawiciel nowej fali policyjnych i wojskowych krainów snajperskich projektowanych z myślą o przeznaczeniu o przeciążaniu osłon i tarcz z każdym pociągnięciem spustu zestrzeliwuje trzy pociski tak szybko, że wszystkie trafiają w cel, zanim karabinu choćby drgnie. Pozwala to zwiększyć moc broni bez redukcji jej celności. Co więcej, hałas wywołany wystrzeleniem takiej serii nie różni się znacząco od standardowego strzału i ułatwia zapewnić się snajpera. Czyli to jest na osłony i na tarczę, a to przeciwko pancerzom. Wolę broń na pancerze czy na tarczę? Skutecznie przeciwko pancerzom i tarczom. Dobre na wszystko to jest. Potroszycie. A weź, pobawmy się tym słonej tarczy. Jakoś tam. Nie wiem, czy będę chciał mi się strzelać do pancerzy z Falanga albo Predator. Zawodna, precyzyjna broń ręczna, skuteczna przeciw pancerzom, mała efektywność w tarczom i barierom biotycznym. Predator wyprodukowany przez kontrolę bezpieczeństwa Elanus jest ceniony jako potężna świętszenocna stosunkowanie druga broń, choć wojsko zazwyczaj z niego nie korzysta ze względu na powszechne stosowanie barier biotycznych. Jest bardzo plan w badach terminusa, czy ta forma obrony jest mimo sprzykniona. A Falanga? Falanga mi się podoba. Ja lubię używać pistoletów, ale Falanga wygląda mi gówno. Bardzo celna, świetlnonośna broń ręczna, skuteczna przeciwko pancerzom, słabszym przeciwko tarczom i barierom biotycznym, bo to samo co tutaj, nie? No. Zlepszenie ciężkiego pistoletu Predator. To produkt projektu ręcznej broni ofensywnej przymierza. Miał on na celu stworzenie krótkodystansowego oręża przeciw celom pancerzonym o skuteczności porównywalnej z karabinem szturmowym. Falanga w zakresie balistyki przebija nawet większość działek ręcznych. Została wyposażona w sojusz klasterowy, dobrze widoczny nawet w jasnym świetleniu. Odmiany cywilne cieszą się dużą popularnością wśród kolonistów, szczególnie tam, gdzie występują bezpieczeństwa duże gatunki zwierzyny łownej. Ciężko mi powiedzieć. Weźmy to. Tak, no, sprawdzenie. No, mam granatnik, czarną burzę i projektor błyskawic. Żadna mi się z tego nie podoba. Co to jest? Wyrzut ją czarnych z dziury zamyka kilka cząstek materii wysokoelektryczną polozą przyjącą informacyjną materię skuteczności, tworzą potężną osobę grawitacyjną, która wciąga się w pozysku wrogów inne obiekty, bo to jest rozstająca grawitacja w głowie horyzontu, zdarzające biegę pod drzewa, wyciągnięte ciała na strzępy pole efektu masy pozytywnym okresie. Czy się stawić po raz normalny grzelar, wyłącz przy tym eksplozji? To mamy się projektor błyskawic. Projektor błyskawic analizuje cel niewidzialnym laserem, a następnie razi go strumieniem okrzyczności o wysokim napięciu po porażeniu pierwszego celu zaawansowanym celem automatycznym celowania oznacza kolejny obiekt do dodatkowania, pozwalając elektryczności przeskakiwać między nimi po linii najmniejszego oporu. Kilka pociągnięć zasłon wystarczy, aby wykwitać całego działu strumowego wroga. Niech zostanie granat, może. Dobra! Wake up! Ty masz katanę. Masz to, stary. A ty masz predatora albo falangę. Ja masz falangę. Rinda. Tylko szulikiem do wyboru. Masz falangę. Wyposażoną. Dobrze. Rada, już widzę, że czas antenowy nam się kończy, ale chciałbym jeszcze zobaczyć jedną rzecz w tym odcinku. Więc zróbmy to. Na pani prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. A, jasne, zaraz. Kurde, ja tego tutaj jest. Pajuta. Tańska. Dobra, to w takim razie doczynę, czy będzie minimalnie dłuższy. Okej, Eddie. Co to za część statku? To kwatera oficera dowodzącego. Co za dźwięk? Co to jest? Skąd ja mam ten? Dobra, może. Większa od podobnych pomieszczeń na znanych mi statkach.
to statek Cerberusa, a nie okręt Przymierza. Projekt dostosowano do indywidualnych gustów. To miejsce znajduje się bezpośrednio pod zewnętrznym kadłubem ciśnieniowym. Pracownicy stoczni nazywali je poddaszem. Stajemy się tym bawić. To widzieliśmy już, nie? Nie, osobisty mam jakąś wiadomość, niby. Mam coś pustułka. Dobra. Baterie załogi. No już, kurde, wie, 40 minut trwa? No, nie cało. 36. Potrzeba załogi. Co tutaj jest? Tam z katoalem. No funny special. Mogę wcześniej? Dobra. Byliśmy za męskiej toalety. A mogę wejść do męskiej toalety? Mogę. Shepard. Damska ubikacja znajduje się na Sterburcie. Bałutowy pokład obserwacji. Dostęp do stacji podtrzymywania życia ograniczony. Sterburtowy pokład obserwacyjny jest aktualnie zamknięty. O, urocza. Ile ma lat? W przyszłym miesiącu skończy roczek. O, opuścisz jej pierwsze urodziny. Moja rodzina mieszka w Nowym Kantonie. A to ta kolonia na pograniczu. Może jej grozić atak zbieraczy, prawda? Właśnie. Najważniejsze, żeby mała w ogóle miała te urodziny. Dlatego tu jestem. A no szczytny cel, trzeba przyznać facetowi. No to coś jeszcze jest. O kurde. I to jest wielka komandia. Znowu specjalność szefa kuchni? Rupert. Wybacz, księżniczko. Już podaję filet mignon z kawiorem. Tylko rozłożę serwetki. Byłoby bardzo miło, panie Gardner. Komandor Shepard, bohaterka Cytadeli. Melduje się Bossman, Rupert Gardner. Czym mogę służyć? Masz wszystko, czego potrzebujesz? Jakoś sobie radzę, ale próbowałaś kiedyś przygotować posiłek? Walka ze zbieraczami będzie wyczerpująca. Załodze należy się kilka porządków. Czego potrzebujesz? Gdybym miał składniki dobrej jakości... A, niech to! Masz gorsze problemy niż zakupy spożywcze na Cytadeli. Zapomnij. Jeśli będę w tamtej okolicy... Dziękuję. Większość z tej listy to pewnie... Chcesz porozmawiać o czymś jeszcze? Nie będę. To ja wracam do pracy. No, zawsze większe morale załogi. Biuro Mirandy. To jest stara, to nie za bardzo ten, co masz na biuro, to masz... Masz takie same paczałki jak ja. Czy ja mam paczałki w tym stronie? Nie. Co to masz tu ciekawego? Duże łóżko. Chciałem, że to prysznic na początku. Pani komandor, czym mogę pomóc? Masz chwilę, Mirando? Na pewno masz mnóstwo pytań. To co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć? Poza tym widziałaś więcej. Nieważne, co o nim mówią, zapewniam cię, że kieruje się dobrem ludzkości. Jak możesz być Nie zaszłabym tak daleko, gdybym nie potrafiła odczytywać ludzki. Nie jest święty i pierwszy to przyzna, ale przynajmniej jest oddany sprawie. Ludzkość nie mogła znaleźć lepszego obrońcy. Wiem, co tu robimy, Rozwój ludzkiej ras. Salarianie mają swoje oddziały do zadań specjalnych. Asari mają... Cerberus jest ludzkim odpowiednikiem tych organizacji. Nikt. Jesteśmy prywatnie finansowaną organizacją, a nasi sponsorzy ufają... Ale on jasno określa cele. Chronić ludzkość? To grupa wojskowa? Cerberus ma wiele wydziałów. Polityczny, wojskowy... Staramy się, by nasza struktura i szeregi przypominały... Ale nie wszystkie operacje grupy Cerberus korzystają z tych samych protokołów. Nie chcemy... Jakimi środkami? Jesteśmy dobrze Ale nasze środki nie są niewyczerpane. I znacznym ryzykiem. Wszyscy mamy nadzieję, że potrafisz czynić niemożliwe, Shepard. Oczywiście zero presji. Opowiedz mi o sobie. W sumie to uczciwe. Ostatnie 2 lata spędziłam na dowiadywaniu się wszystkiego.
Musisz wiedzieć, że zostałam znacznie zmodyfikowana genetycznie. To nie była moja decyzja, ale starałam się to wykorzystywać na swoją korzyść. To jeden z powodów, dla których człowiek iluzja wybrał właśnie mnie. Jestem dobra we wszystkim, czego... O jakim stopniu modyfikacji? Bardzo znacznym. Fizycznie zostałam ulepszona praktycznie pod każdym względem. Ponadto mam bardzo zaawansowane zdolności biotyczne. Dodaj do tego najlepszą edukację i szkolenie, jakie można kupić, a zobaczysz, że efekt robi wrażenie. Z pewnością nie brakuje ci pewności Tylko siebie. Stwierdzam fakty. Moja zręczność, siła, nawet wygląd zostały zaprojektowane tak, by dać mi przewagę. To właśnie dlatego powierzają mi najbardziej niebezpieczne ryzyko i dlatego przydzielono mnie do ciebie. Moim zadaniem jest do... Dziękuję za... Oczywiście, pani komandor, co tylko zechcesz. No, kto ma niezłego, kurde. Wezmę laskę o tym, kurde, ten, przykładam genetycznie. Coś tu było, aha, Paweł. Dostęp do stacji kontroli jest możliwy w towarzystwie oficera artyleryjskiego. Oficer artyleryjski. Od razu zdradzę wam, że to będzie Archanioł. Co to za część stacji? Czapka! Stacja Czakłas! Wyposażona, że dostęp do rdzenia SI wzbroniony. Komandor Shepard, widziałam, jak Normandia rozpada się z tobą na pokładzie. Miło mi widzieć znajomą twarz. Wzajemnie. Szkoda, że nie możemy być. Urazy, których doznałaś, zmieniłyby większość ludzi, ale nie ciebie. Witam. Masz wszystko, czego... Na to wygląda. Stacja medyczna wygląda bardzo podobnie do tej na pierwszej Normandii. Brakuje tylko moich prywatnych zapasów. Miałam nawet butelkę lodowej brandy Seris na specjalne okazje. Rozejrzę się za nową. Nie trzeba. Jest droga i mamy na głowie większe problemy. Nie pasujesz. Nie pracuję dla Cerberusa. Pracuję dla ciebie. Wierzę, że będziesz postępować etycznie, współpracując z Cerberusem. Byłaś w przymierzu Po zniszczeniu Normandii ja stacjonowałam w centrum medycznym marynarki. Nie odpowiada ci. Większość życia spędziłam na okrętach. Przywykłam do szumu silników, trzeszczenia kadłuba, lekkich zawrotów. Życie na planecie jest zbyt statyczne i nudne. Jest niemałe... Byłam przy odzyskaniu. Razem przez... Żyłam pełnią życia i nic... Do widzenia, pani komandor. No okej. Okay. Jeszcze brandy musimy znaleźć. Radowe questy przygotowania ludzkości. Znaleźć... składniki, znaleźć brandy. Nie składniki. No, składniki spożywcze, tak? Czy to jakieś przyprawy, czy coś. Stacja monitoringu. Dostęp do tego pomieszczenia ograniczony. Ja pierdzielę, to komandor. Fatygowałaś się aż tu do nas? Kurwa, Kenneth, grzeczniej może. Proszę swojego dowódcy. Zwiedzam statek. Mechanik Ken Donnelly, odpowiedzialny za systemy sterowania mocą. To jest Gabi. Mechanik Gabriela Daniels. Jestem odpowiedzialna za systemy napędowe. Czym możemy służyć, pani komandor? Niczego wam tu nie brakuje? Nie narzekamy. Szkoda tylko, że kalibracja układów TUP trwa tak długo. Kenneth, narzekasz. Jakiego rodzaju... Od czasu ulepszenia konstrukcji Normandii nie postarali się przy sprzęgach TUP. Nie będę cię zanudzał technikaliami, ale w głównym systemie przesyłu mocy jest układ tłumików kierujących upływ Kenneth, mocy. Krótko mówiąc, gdyby zainstalowano sprzęgi T6 TUP, co dzień tracilibyśmy dużo mniej czasu na konserwację. Czemu ich od razu nie zainstalowano? To pewnie przeoczenie na etapie projektu. Nie ma wpływu na wydajność. Problem jest z konserwacją. Poza tym model T6 trudno znaleźć. Nasza Stella... Dałoby się pewnie znaleźć używane u handlarzy na Omedze, ale nie mamy czasu na zejście z pokładu. Gdzie odbyliście Gabi przyszłość? I ja zaczynaliśmy w Statek przymierzu. Był częścią pierwszej fali w bitwie o Cytadelę. Widzieliśmy... Czemu opuścili... Po twojej śmierci Anderson stracił poparcie. Rada zmieniła Uznali zdanie. Uznali suwerena za odosobniony Stek przypadek. Bzdur. Straciliśmy zaufanie do przywództwa przymierza. Musimy walczyć z prawdziwym wrogiem. Jak trafiłeś po twoim odejściu, szychy z przymierza... Mam nadzieję, że ogarniacie, co się dzieje na ekranie, bo tak szybko przeklikiwuję i czytam, że... Gdyby Kenneth nie był tak zdolny... Ale dzięki temu zauważył mnie człowiek iluzja. Złożył mi ofertę. A ty czemu wstąpiłaś? Współpracuję z Kennethem od... Kiedy dostał propozycję od Cerberusa... No tak jak mówiłem wcześniej, takie te pomniejsze rzeczy nie są aż tak... To szczyt technologii. Kiedy zaproponowali... Co sądzicie? Aż tak ważne, żeby słuchać ich wszystkich, nie tak czas antenowy nagli. A przeczytać sobie to można. Kontynuujcie. Tak jest, pani komandor. To nie
niesamowite, że Shepard przyszła do nas. Mówiłam, że przyjdzie. Coś tu mogę zrobić? Nope. Panie, że mogę sprintować. Czemu się patrzysz? Czy drążana jesteś? Słodki? Ładem? Tu będzie siedziała jedna z naszych postaci, część naszej ekipy. No, no. Chyba było wszystko, zjedliśmy cały statek. Tak? Cały? Cały. I w kolejnym odcineczku już bierzemy się na jakąś misję. Zobaczymy, albo do... Na Stadele może polecimy. Albo doktorka znaleźć, albo Archanioła. Zobaczymy. Nie ma dla pani żadnych wiadomości. W każdym razie w tym oczekam. Tyle. A ja was zapraszam na kolejny. Pa, pa.